wczoraj w nocy o 22:00 duża grupa funkcjonariuszy policji, około 500, zaatakowała miasteczko protestu na, przed Sądem Najwyższym miasteczka Zamknąć Michnika, Uwolnić Miernika. To nasze miasteczko stało tam rok, ponad 11 miesięcy, więc i nie było problemów. I nagle się okazało, że trzeba zlikwidować, napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz 6 dni temu, że zagraża bezpieczeństwu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na szczęście ambasador amerykański oświadczył wyraźnie, że protesty są rzeczą normalną w demokracji. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych to nie przeszkadza, tym bardziej, że sam ma problemy z sędziami w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście nie z powodu dekomunizacji, tylko oporu przed migracją, ale akurat w Ameryce Sąd Najwyższy się zachował roztropnie i uchylił te decyzje sędziów stanowych, którzy blokowali działania prezydenta. Także sam pewnie by tu pokazał, że są protesty i to jest nie tylko w Ameryce problem. Także zachowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz po prostu było skandaliczne i bezprawne i służyło na to, była to decyzja nieprawomocna o likwidacji protestu na podstawie decyzji o zajmowaniu pasa drogowego, bo przed wojną tam, gdzie byliśmy na tym trawniku, gdzie stały nasze namioty i wóz drzymały, to przed wojną tam była droga. I na podstawie starej księgi katastralnej chciała pani Gronkiewicz-Waltz nas usunąć, ale na tą decyzję jej służyło zażalenie w ciągu 7 dni do samorządowego kolegium odwoławczego, następnie do sądu okręgowego. Także około 14 dni zajmowała procedura odwoławcza, czyli ona się spóźniła ze swoją decyzją, że chciała ją wykonać i miałaby za sobą te organy. Myślę, spóźniła się no 10 dni mniej więcej, więc to było oczywiście daremne i my mogliśmy przez 7 dni złożyć zażalenie i ja wczoraj takie zażalenie rzeczywiście w terminie złożyłem, ale okazało się, że był szturm i przyszedł przedstawiciel pani Gronkiewicz-Waltz i powiedział, że właśnie kolegium samorządowe odwoławcze odrzuciło moje zażalenie i protest jest rozwiązany i stała się to decyzja już prawomocna. Tylko problem polega na tym, że ja tą decyzję wysłałem przed szturmem jakieś 3 godziny wcześniej z poczty na Starym Mieście i obawiam się, że przez 3 godziny to nawet do Poczty Głównej nie dotarło, a na pewno nie mogło dotrzeć do kolegium odwoławczego i na pewno nie mogło ono rozpatrzyć sprawy w ciągu 3 godzin, więc to jest po prostu kłamstwo. I powiedziałem to urzędnikowi i zażądałem, żeby to pismo mi doręczył i on schował to pismo, jak to usłyszał ode mnie po prostu i uciekł. Następnie przybyli policjanci, którzy powiedzieli, że w związku z decyzją pani prezydent Warszawy, którą uznają za legalną, przystępują do szturmu i no i cała takie ekipy weszły, które zaczęły niszczyć to miasteczko, jak termity po prostu, idąc metr po metrze. Myśmy tylko stawiali bierny opór, żeby tam nie było żadnych jakichś incydentów. 3,5 godziny zajęło im zniszczenie tego miasteczka, aż zdobyli wóz drzymały. No, pruskim zaborcom, okupantom nie przyszło do głowy, żeby niszczyć tego wozu drzymały. Także jakiś sukces tutaj policja odniosła się ZOMO, bo to tak zachowali się ZOMOwcy. Proszę sobie wyobrazić, że z tych około 500 funkcjonariuszy policji, którzy tam nas pacyfikowali, niedużą grupę patriotów, bo tam na noc zostało około 20 osób, że nikt z tych funkcjonariuszy policji, ani jeden, ani oficer, ani dowodzący, ani sierżanci, ani szeregowcy, ani jeden nie podał nazwiska. Wszyscy odmówili podania swoich danych personalnych, a dowódcy po prostu uciekali jak pchły na widok telefonu czy jakiegoś innego środka. Daliśmy już na naszą stronę Kręgi Protestu pierwszy film, zapowiedź. Mamy całą tą zdobycie tego miasteczka, tej bitwy o Majdan, polski Majdan Sprawiedliwości tego miasteczka. Zamknąć Michnika, uwolnić Miernika, czy uniewinnić Miernika. Więc to jest dramatyczne i traumatyczne, bo się zachowywali ci policjanci dokładnie jak ZOMOwcy pod koniec stanu wojennego, od czasu tak mniej więcej pierestrojki Gorbaczowa.
Czyli wszyscy wiedzieli, że to jest lipa i hucpa i oszustwo, a mimo to robili tą akcję. I na koniec tej akcji trzech policjantów zrzuciło mnie z paru metrów z dachu takiej naszej przyczepy, takiej mieliśmy taką mównicę do wiecu. I oni z tej przyczepy zrzucili mnie z wysokości gdzieś około nie, 5 metrów, 6, zrzucili mnie w 3. Po prostu tak popchnęli mnie i jak worek kartofli zrzucili. Tam oczywiście próbowali mnie policjanci łapać, mieli dobrą wolę ci na dole, tylko że byli w stanie wyłącznie, jak się taka masa zwali z wysokości, no to łapali w istocie za ubranie, nie za przecież ręce. Efekt był taki, że zdarli ze mnie całkowicie ubranie na głowę, tak że mnie przydusili, ja straciłem przytomność i uderzyłem głową. Na szczęście tam był trawnik, nie betonowy jakiś słupek, bo mnie zabili po prostu, albo kaleką uczynili. Także w profesjonalny sposób, taki sam zresztą jak załatwiłam jakieś milicja, bo w 1986 roku robiłem biec gdzieś w Katowicach na przystanku tramwajowym i też przemawiałem tam i rozrzucałem ulotki. Też na drabinie przyszli zomowcy i mnie zrzucili w ten sposób. Także pomysł, że tak powiem, zupełnie analogiczny i żałosny, bo przecież trzeba pamiętać, że pan minister Błaszczak zaproponował przecież przedwczoraj w Radiu Warszawa, że on proponuje porozumienie z nami, żeby na jeden dzień miasteczko w środę po prostu zeszło z placu i przyszli przedstawiciele komendanta głównego do mnie. Byli zresztą przedstawiciele amerykańskich służb, polskich służb, antyterroryści, pirotechnicy, różni byli fachowcy, wielokrotnie, przynajmniej 30 razy było. Oficerowie różni. Amerykanie zresztą podkreślali, wszyscy, którzy byli od najniższej rangi do najwyższej, że w ogóle im nie przeszkadzać, to jest normalne, że jest protest i może będzie Secret Service chciał, żeby troszeczkę przesunąć, ale może być na placu. Natomiast ministerstwo mówiło, że w ogóle nie może być na placu, więc mówimy w porządku, jeżeli chodzi tylko o jeden dzień, jeżeli pan minister Błaszczak. I dogadaliśmy się, wskazaliśmy miejsce, policjanci się zgodzili z tym miejscem, koło Biedronki, około 50-70 metrów za placem Krasińskich. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj tuż przed szturmem policjanci przyszli od komendanta głównego delegacja, że żadne te warunki ustalone wcześniej ze mną przez policję nie mogą być dotrzymane i za chwilę nastąpił szturm. Czyli ta deklaracja ministra Błaszczaka była po prostu kłamstwem albo prowokacją złożona publicznie w radiu, że mamy dzień wcześniej przejść i po godzinie możemy powrócić, bo przecież gdyby chcieli nam pozwolić powrócić, to by nam nie niszczyli sprzętu. No całkowicie zniszczyli przecież to miasteczko siekierami, łomami, no po prostu zniszczyli go w sensie dosłownym. Gdyby chciał dotrzymać umowy, że jeden dzień, no to by poczekał jeszcze parę godzin, a zaatakowano nas na 2 dni wcześniej, o 22. Można było przecież jeszcze poczekać 6 dni, żeby sprawdzić, czy mamy dobrą wolę i po 6 godzinach byśmy albo przeszli, albo nie przeszli. My byliśmy gotowi się z tego porozumienia wywiązać, natomiast policja, jak mówię, w ostatniej chwili powiedziała, że to jest nieaktualne, bo tego miejsca nie można skorzystać, bo tam będą jakieś służby specjalne i mamy sami po prostu sobie poszukać miejsca. Najlepiej jakby to były jakieś schowki towarowe na nasze namioty. Także to wszystko moim zdaniem wskazuje raczej na po prostu bezczelne niszczenie praw obywatelskich i łamanie podstaw, w ogóle jakichś takich zasad logiki, zrozumienia. I pomysł, żeby wejść w koalicję z panią Gronkiewicz-Waltz i wspólnie robić pacyfikację patriotów, no to zresztą w ogóle nasyłanie tych zomowców, jednym z naszych kolegów, tam weteranów, starszy człowiek, to jest kolega, który walczył na kopalni Wujek, tam zresztą czołgu nieruchomił, który wszedł na barykadę w Pełzu. I on wiedział, jak go po prostu osadzić tak na barykadzie, żeby gąsienice już potem były w powietrzu. I to jest w filmach zresztą ta historia, ta scena. To jest historyczny człowiek. Obok niego zabito mu przez 9 kolegów z broni maszynowej. Mógł też zginąć, miał akurat szczęście, bo on wskoczył na czołki, był wyżej niż padła seria z karabinów maszynowych. Także jeżeli się wysyła teraz minister Błaszczak, wysyła oddziały ZOMO po to, żeby pacyfikować paru patriotów w sprawie, w której Amerykanie i wszystkie standardy mówią, że to nie jest problem, no to dowodzi jakiejś kompletnej aberracji i to jest jakieś drugie, trzecie dno
które pewnie poznamy.